Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam Księdza Biskupa, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku serii Biskup Też Człowiek. Gościmy w miejscu, które możecie rozpoznać, ponieważ w Koszalinie, a jest naszym gościem i my gościmy u Księdza Biskupa Zbigniewa Zielińskiego, biskupa Koszańsko-Kobrzewskiego. Bardzo dziękuję, że Ksiądz Biskup nas podjął tutaj, mnie i tych wszystkich naszych widzów, którzy nas oglądają. Też się bardzo cieszę, zważywszy, że. W tym miejscu odbywały się już podobne spotkania i z panią, i z wszystkimi widzami, ale też to miejsce, za sprawą mojego poprzednika, księdza biskupa Edwarda Dajczaka, było takim miejscem, w którym spotykali się i teraz też spotykamy się, kontynuujemy to, ten dobry zwyczaj, bardzo często z dziennikarzami, z mediami. Właśnie w tym pokoju mają miejsce spotkania z okazji różnych ważnych wydarzeń czy zbliżających się świąt, kiedy zwyczajowo biskupi składają życzenia. Ale nie ukrywajmy, że myśleliśmy o innym miejscu, żeby było trochę odmiany, ale jak podzieliłam się z księdzem biskupem informacją, że trochę hejtu miałam za to, że te złote ramy były z tyłu i poobcinane mm -hmm. głowy, no to teraz przegospodarowaliśmy tak, żeby nie były poobcinane głowy, ale żeby złote ramy zostały. Fakt faktem trochę żartów odnośnie tych złotych ram tutaj biega. Nie chcecie ich wymienić? Ram? Jestem bardzo krótko biskupem koszeńsko-kławrzeskim i mam taki zwyczaj, chociaż raczej charakter mam dynamiczny, żeby na pewno na początku nie skupić się na zmianach, tylko na odczytaniu tego jaka jest diecezja, czy jaka jest ta wspólnota, do której mnie opatrzność posyła. Rzeczywiście te ramy to jest ciekawa historia, bo kiedy przychodziłem do diecezji, biskup Edward wprowadzając mnie do tej rezydencji, tak się tutaj ten dom biskupi nazywa, powiedział, że jesteś ostatnim biskupem w Polsce, którego będą mogli atakować za to, że mieszkasz w wytwornym domu. Ten dom jest bardzo skromny, mały, rezydencja nazywa się go za to rezydencją. Przeciwieństwem całego domu są te złote ramy, mm. które ktoś kiedyś zafundował biskupom, którzy tutaj są, począwszy od pierwszego mm. słynnego biskupa Ignacego Jerza. Pamiętam też, z tym wiąże się taka moja osobista historia, kiedy tutaj przyszedłem i pomagały mi klerycy, harcerze, wnosić kartony z książkami, mm. i tutaj się spotkaliśmy, żeby wypić kawę, czy zjeść jakieś lody, które siostry przygotowały, ciastka. I zrobiono z tego zdjęcie i wysłałem je do mojej rodziny i siostrzenica moja zobaczyła to i teraz rozumiem przyczynę tego hejtu. Mm -hmm. Dotarły do niej tylko te grube, złote ramy i mówi, o Boże, i wujek też tak będzie wisiał, <laughs> <laughs> więc, więc nie dziwię się, że odbiór jest mm -hmm. taki. Ja się już do nich przyzwyczaiłem. W najmniejszym stopniu, myślę e, o obrazach dużo bardziej zajmuje mnie rzeczywistość. Ja mam nadzieję, że biskup Edward mnie nie udusi za to, co w tej chwili powiem, bo przypomniałam mu wczoraj jego wypowiedź na koniec, nie wiem, czy wy pamiętacie, na koniec odcinka biskup też człowiek, jak zapytałam go o marzenia, powiedział, e, że marzy o tym, żeby nie zepsuć tej diecezji do emerytury. Ja mu wczoraj przypomniałam e, wieczorem to słowo. Jestem ciekaw a on, w reakcji. A on powiedział, no i dlatego wcześniej odszedłem. Więc ma poczucie humoru, ale jak tutaj po takim naprawdę bardzo otwartym poprzedniku ksiądz Biskup się czuje? Bo to Biskup Edward, otwarty na świeckich, taki bardzo nam właśnie przyjazny, jak taką schedę przejąć? Dobrze czy trudno? Dobrze, bardzo dobrze. Ja należę do ludzi, którzy świetnie się czują i nie mają za złe. Obejmowanie diecezji czy jakiejś innej z, mhm. innego urzędu, który był prowadzony bardzo dobrze przez poprzednika. To no, to jest frajda, to jest radość. Mhm. Nie mam z tego powodu jakiegokolwiek problemu. Natomiast na pewno jest to wyzwanie mobilizujące bardzo, mhm. a po wtóre, no jest jakaś lekka trwoga wewnętrzna, żeby sprostać, żeby właśnie z kolei. Teraz samemu obejmując tę funkcję tego nie popsuć. Natomiast niesamowite jest też to, że e, w, kiedy tylko przyszedłem do diecezji koszeńsko-kołobrzeskiej, e, odczułem ze strony biskupa Edwarda i, całych, i wszystkich jego współpracowników, całego otoczenia, e, tak ogromną życzliwość, że ani przez sekundę e, nie poczułem się tutaj obco. A pamiętajmy, że biskup zmieniając diecezję, mhm. zmienia e, w 100% wszystko, bo pozostawia ludzi, z którymi pracował, diecezję, która go zna. Mhm. Ja w archidyce gdańskiej czułem się świetnie. To jest moje miasto Gdańsk. Tam się wychowałem, tam się uczyłem. Tam miałem na każdym kroku mnóstwo przyjaciół. Więc jeżeli trafiam do miejsca, w którym byli biskupi otwarci, nie wypada mówić o sobie, na świeckich i świeccy z tego korzystali. To się bardzo cieszę, bo przychodzę z miejsca, w którym świeccy bardzo i księża też bardzo byli otwarci. Chcę to podkreślić w dobie, w której różnorako się analizuje sytuację Kościoła. Przyszedłem z Kościoła z diecezji, do diecezji koszeńsko kobrzeskiej z archidiecezji gdańskiej, w której właśnie między innymi zrodziło się we mnie to to hasło biskupie aby byli jedno mhm. właśnie z tego powodu że tej jedności między księżmi tam doświadczyłem Pracowaliśmy tam w dużych zespołach. Tutaj specyfika diecezji jest trochę inna. Jest więcej jednoosobowych parafii, mm. do tego wiele filii. Tutaj księża są herosami przez to, że obsługują nie jeden kościół, ale kilka kościołów, często do oddalonych od Słysza siebie. Słyszałam, że nawet po sześć ksiądz ma Rekordista ma sześć tak. kościołów w naszej mm. diecezji, co w archidiecezji gdańskiej się w ogóle nie zdarza. Mm. A już w Tarnowskiej w chyba tym... w ogóle nie do pomyślenia. No więc właśnie. Mm. Ale to jest też miarą troski kościoła o ludzi bo te kościoły znajdują się tak, żeby ludzie mieli, rozłożone są tak licznie, żeby ludzie mieli y, blisko do kościoła. Diecezja koszańsko-kołobrzeska, by w tym porównaniu jeszcze pozostać z archidiecezją gdańską jest podobna, gdy chodzi o liczbę księży, liczbę osób, ale jest szere, sześć razy terytorialnie większa. Zawsze, zawsze z dumą podkreślam, gdy rozmawiam ze współbraciami z Gdańskiej Archidecezji, my za to nie stoimy w korkach. Mamy duże dystanse, ale nie stoimy w korkach. Coś za coś, zawsze. Płaczę. Ale jeszcze do tego łączenia, do, do hasła, aby byli jedno. Nie ukrywam, że jest to bardzo mi też bliskie hasło, które podkreślam nieraz, żebyśmy nie rozpraszali, nie mnożyli konfliktów. I aż uśmiechnęłam się, jak wyczytałam w wielu wywiadach księdza biskupa, że mm, Właśnie chce Ksiądz Biskup łączyć, ale też um, mówi, że szkoda, że są ci ludzie, którzy żywią się i zarządzają konfliktami zamiast te konflikty rozwiązywać. Więc mam takie pytanie dotyczące szkoły średniej. Czy nabyte umiejętności, w tym technikum budowy okrętów, nie wiem czy dobrze przeczytam nazwę, Konradinum? Tak, tak, właśnie. Czy takie doświadczenie, bo budowa okrętu no to też jest zespolenie wielu małych elementów w jedną całość, żeby to dopiero było skuteczne. Czy to doświadczenie takiej szkoły technicznej przydaje się w budowaniu jedności między ludźmi? Kiedy szedłem do średniej szkoły, nie myślałem, nie miałem wtedy jeszcze pomysłu na to, że będę księdzem. Choć gdzieś wcześniej w szkole podstawowej takie pierwsze myśli były, ale one były takie dziesięce. Ale dzisiaj lepiej bym tego nie ułożył mhm. z kilku powodów. Po pierwsze, o tym wątku nie myślałem, ale teraz, sprowokowany przez panią redaktor, muszę powiedzieć, że trudno mi znaleźć inną dziedzinę przemysłu, gospodarki, w której ze sobą kooperuje tak wiele różnych firm, różnych producentów jak przemysł okrętowy. Mhm. To wszystko co jest na okręcie, na statku, na żaglowcu, to można powiedzieć to wszystko co jest potrzebne całemu światu, bo tam się mhm. toczy dłuższe lub krótsze w całej rozciągłości życia. Dlatego to są setki, jeżeli nie tysiące firm, które współpracują na to co ostatecznie powstaje w stoczni. Tego nas uczono i ta Właśnie, warto użyć też tego słowa: solidarność, mhm. nie przez przypadek narodziła się na wybrzeżu wśród stoczniowców, mhm. bo właśnie oni doskonale wiedzieli, że ta współpraca jest po prostu bezwzględnie konieczna. I tam też narodziły się te słowa, które wypowiedział o nas i za nas, kiedy jeszcze baliśmy się głośno mówić, nie mieliśmy tej odwagi, gdy w 1987 roku na zaspie ze światem pracy, głównie ze stoczniowcami, mhm. spotkał się Jan Paweł II i mówił: Nie jedni przeciw drugim, ale jedni z drugimi. Z kolei drugą rzeczą, która w mojej edukacji średnioszkolnej była cenna, to tradycja tej szkoły. Czas komunizmu był czasem, w którym historię wymazywano, likwidowano ją. W Konradinu było inaczej była takim azylem odprawiałem jako już potem ksiądz, czy jako biskup już w Polsce tej po przemianach społecznych po 89 roku różne msze dla tej społeczności szkolnej, która jest mhm. bardzo duża, jest wielu absolwentów, szkoła jest liczna, potężna, można by nawet powiedzieć, ale przede wszystkim jest bogata tradycją, mhm. bo mieliśmy 225 rocznicę istnienia szkoły i byliśmy dumni z tego konradinum, jak często mhm. powtarzaliśmy i ta historia pozwoliła mi z jakąś jeszcze większą odwagą wejść w historię Kościoła, gdy jako ksiądz najpierw kleryk, potem biskup na tej historii chcę też budować. Ona jest bardzo ważna. Nie jest jakąś formą taniego sentymentalizmu hmm. sięgającego do przeszłości po to, by rozważać o przeszłości i zwalniać się z budowania teraźniejszości czy przyszłości. A gdy chodzi o tę zasadę Ut unum sint, znaną hmm. nam dobrze z Ewangelii, to szczerze powiedziawszy nie chcę być tu fałszywie pokorny, ale w najmniejszym stopniu, choć wiem, że jest to rola, i z tym się coraz bardziej zaprzyjaźniam biskupa, żeby umacniał wierzę, żeby jednoczył, ale jeszcze bardziej chcę z zupełną, szczerą pokorą powiedzieć, że odkrywam to jako zasadę życia, mhm. którą owszem innym przybliżam, ale przede wszystkim której sam chcę się uczyć. I, i przede wszystkim odkrywam, że. Właśnie budowanie tej jedności jest ogromnym wyzwaniem, jest potrzebne nam, jak tlen do życia. Na tym polega nie tylko sens Kościoła, jako wspólnoty, ale też takiego mentalnego zakorzenienia we wspólnocie ludzkiej. Jeżeli prawdą jest to, co podają badający ludzką kondycję w Polsce, że największym problemem polski ludzi mieszkających w Polsce jest samotność. I mhm. Ostatnie badania podały, że ta samotność ma twarz mężczyzny w wieku od 18 do 35 lat. No to pokazuje, jak mentalnym problemem jest takie wyautowanie się, skazanie się na margines. Mhm. Dużo mówimy o tych problemach ludzi wykluczonych, wykluczonych ale myślę, że chyba największym problemem w związku z tym jest to, że my się sami wykluczamy. Tak. Mieszkamy obok siebie w dużych miastach, często to powtarzam tutaj, jak się z moimi społecznościami spotykam, oni z taką tęsknotą mówią o trójmiasto, coś mhm. niesamowitego. Owszem, prawda, czułem się tam jak ryba w wodzie, ale duże miasta mają ogromne problemy między innymi na tym polegające to widzieliśmy jako księża chodząc po kolędzie że ludzie cierpią samotność, żyją w dużych wspólnotach, mieszkają obok siebie, dzieli ich tylko cienka ściana i się nie znają A so, to nie mhm. tylko, ale oni są mentalnie samotni mhm. oni są mentalnie, idą do pubu po to, żeby pobyć w, po w dużym hałasie mhm. i wrócić do domu w domach się nie odwiedzają, w domach się nie przyjmują nie budują relacji trwałych które są na przykład potrzebne w epidemii wtedy liczyli na harcerzy, na wolontariuszy ale nie na przyjaciół, bo ich nie mieli. Moich Mamy nie dużo nie. kontaktów w telefonach, numerów, skrzynek, skrzynce uh -huh. e, mailowej, dużo adresów, ilu to przyjaciele. Więc mam bardziej na myśli, mówiąc aby byli jedno, e, to, że jest to po prostu zasada potrzebna każdemu z nas jak tlen do życia. No a jako biskup mam okazję nie tylko e, tę zasadę uznawać, ale też ją krzewić innym na nią wskazywać. Tak patrzę a propos przyjaciół, bo znalazłam wypowiedź prałata Ireneusza Brandkę, proboszcza parafii Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, nie wiem czy tam nadal jest, jest. jest. I przytoczę te a propos przyjaźni. Znamy się od 91 roku, czyli od pierwszych chwil Jego kapłaństwa, kiedy dołączył do parafii pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej. Miałem wówczas okazję z nim pracować i tak rozpoczęła się nasza współpraca duszpasterska-kapłańska, która przerodziła się w przyjaźń. Ten koleżeński wymiar staramy się cały czas kultywować, gdy mamy ku temu okazję. Wiele razy, wiele lat razem jeździliśmy na narty, żeby wypocząć zimą. Wiele razy wyjeżdżaliśmy też wspólnie na letnie wyjazdy z młodzieżą. A dziś chciałam zapytać, czy jest czas na kultywowanie właśnie takich przyjaźni? Czy kultywowanie takich znajomości, czy biskup ma na to czas w ogóle? I czy ma czas gdzieś wyskoczyć na narty z przyjaciółmi na przykład? Jest czas, aczkolwiek mocno no. ograniczony. Ale każdy z nas myślę, że ma podobne doświadczenie, że im więcej wydarzeń w życiu... Tym lepsza organizacja czasu. Mm -hmm. Im więcej czasu mamy, tym bardziej dociera do nas, że upłynął i to bezowocnie. Żeby to potwierdzić, ta przyjaźń, to są dla mnie bardzo wzruszające wspomnienia związane z Księdzem Prałatem Ireneuszem, mm -hmm. z Księdzem Irkiem. Jeżeli ja nie mam czasu, na tym polega też ta przyjaźń z nim to on go zawsze znajduje i tak się stało kiedy mnie namawiał ciągle mi przygadywał że się długo już nie spotkaliśmy gdy wyjechałem do tego koszalina że się mhm. zaszyłem wiedział doskonale że jest mhm. sporo zajęć które trzeba podjąć To ni stąd nie zowąd. kilka dni temu zapukał do drzwi skoro ty nie przyjeżdżasz do mnie to ja przyjechałem do ciebie i jeszcze przyprowadził innego kolegę przyjaciela naszego wspólnego więc, jeżeli ten czas z mojej strony jest trochę bardziej ograniczony, to na pewno właśnie przyjaźń mhm. ze strony księdza Irka przejawia się w tym, że wtedy on go więcej znajdzie. Czyli i, i na przyjaciół ten czas się znajdzie, bo jakby co to oni się upomną, że słuchaj, gościu, my tu jeszcze jesteśmy. Poza tym, mhm. ja wiem, że pamiętam kiedyś taką rozmowę toczyłem z kolegą w seminarium. Ja się wychowałem w takim domu, w którym drzwi były zawsze otwarte, i nie tylko były otwarte, ale przez te drzwi przychodziło dużo ludzi. My też non-stop jeździliśmy, odwiedzając liczne kuzynostwo, wujostwo krewnych, przyjaciół, znajomych. W zasadzie to już się zacierało, kto był znajomym, kto krewnym. Te stopnie z życia były bardzo mocne, poziom z życia. I to mi bardzo pomogło, kiedy zostałem księdzem. Nie zacierać granicy pomiędzy znajomymi czy przyjaciółmi. Mhm. Ona jest bardzo cienka. W tym mhm. znaczeniu, że nigdy nie nauczyłem się traktować przyjaźni jako jakiejś elitarnej wartości, mhm. którą uskuteczniam z kilkoma bliskimi, mhm. hermetycznie, z osobami w hermety, jakimś hermetycznym środowisku. To sprawia, że jadąc do parafii, w której jestem pierwszy raz gdy ktoś z sercem na dłoni wychodzi, albo nie, gdy to po mojej to nie leży, nie mam jakichś większych ograniczeń a propos też tej potrzebnej otwartości z tym, żeby poczuć się bardzo blisko. I są takie przyjaźnie, mm. które się buduje latami i się kontynuuje. Są takie przyjaźnie, mam sporo takich ludzi, z którymi się spotkałem raz, drugi tylko i, i, i do dzisiaj nazywam to przyjaźnią, gdzieś mm. tam podtrzymywaną przez telefon, bo oni gdzieś na drugim końcu świata są. co można powiedzieć, że taka tak, jak to się mówi czasem, że tak zaiskrzy, że to jest ten sam duch, tak jakoś coś dobrego się wydarzy, to można, ciężko nazwać nawet. A propos przemysłu stoczniowego, mm -hmm. można spawać długo i nic z tego, i kiepsko, i nic mm -hmm. z tego nie wychodzi, a można e, e, dokonać jednego e, szybkiego spawu i to trwa na wieki. To a propos sto, stoczniowych rzeczy, bo jak e, pewne osoby się dowiedziały, że jadę nagrywać z księdzem skupem. To to zapytaj jeszcze, czy coś z tymi łódkami robi, czy, coś, czy, czy pływa, czy, czy coś z tej szkoły jeszcze zostało, takiego zamiłowania do tego przebywania na morzu. Takie pytanie się pojawiło. Nie wiem, czy kiedyś było takie zamiłowanie do przebywania na morzu, ale tak się z tym technikum. Ja akurat chodziłem do szkoły, ponieważ pochodzę z Gdańska, tam większość mężczyzn albo się zajmuje budową okrętów, przynajmniej mm -hmm. wtedy, kiedy mm -hmm. szedłem do szkoły, albo statków, albo pływaniem, czyli albo Jakieś wydziały okrętowe, albo wyższa szkoła morska wtedy. Więc to było takie naturalne dla ludzi mieszkających nad samym morzem. Poza tym przemysł okrętowy czy żegluga no były tak mocno obecne w życiu mhm. mojego miasta, jak to, że się chodzi po ziemi. Mhm. To było zupełnie czymś naturalnym. Więc Zawsze morze, woda, począwszy od wykorzystanej chwili, żeby wykąpać się, popływać, a skończywszy na jakimś... Właśnie pływaniu y, przy pomocy żaglówek czy statków, to było coś naturalnego i oczywistego. Chociaż mnie zawsze bardziej interesowało, interesowała strona techniczna, konstrukcyjna mhm. tych rzeczy. Wielu moich kolegów y, pracuje bardzo aktywnie, są projektantami budowniczymi statków, jachtów. Y, ta dziedzina w Polsce dosyć dobrze wygląda, zwłaszcza gdy chodzi o małe, średnie stocznie. Teraz mniej, rzadziej, ale gdy w Gdańsku byłem, to niejednokrotnie święciłem statki, mhm. które oni budowali, albo zapraszali mnie i chwalili się jakimiś nowymi przedsięwzięciami w swoich zakładach produkcyjnych czy stoczniach. A tutaj ta historia samej szkoły, samego technikum że jednak, mimo czasów PRL-u. Nie było tam zakłamywanej historii, z tego co zrozumiałam z, z ust księdza Biskupa, że ta historia była prawdziwa w tej szkole. Systemowo systemowo mhm. ją zakłamywano tak jak wszędzie, aczkolwiek skłamałbym, zgrzeszyłbym, gdybym mhm. powiedział, że byliśmy jakimiś ofiarami tych kłamstw, ponieważ y, miałem y, naprawdę cudownych nauczycieli. Zarówno w szkole podstawowej. Mm -hmm. Wcześniej, niedługo ja, za niedługo jadę na rocznicę szkoły podstawowej właśnie we Wrzeszczu w Gdańsku pani Godlewska, czy w szkole średniej pani Ochman, którą bardzo serdecznie mm -hmm. pozdrawiam. Często się interesuje swoimi uczniami, mamy niejednokrotnie kontakt. Bardzo dbały o to, żebyśmy tę historię znali. Mhm. Były czasami przekomiczne sytuacje, na przykład na hasło: idź z mączką gąbkę, które oznaczały, że dyżurny wychodzi i stoi przed drzwiami, bo wtedy tak. w szkole podsłuchiwano. Mhm. Wstawali czasami jacyś pracownicy do tego przeznaczeni, żeby słuchać, czy poprawnie się uczy mhm. historii, zgodnie z nutą, z, z kierunkiem słusznym partii. I mówiła nam o historii, której. Wtedy oficjalnie w podręcznikach nie było podobnie. Ta nuta historyczna była bardzo obecna w seminarium. Tam założyliśmy koło historyczne, i tutaj mogę wspomnieć, takim ogromnym przyjacielem seminarium i koła historycznego był pan Aleksander Hall, którego wtedy zaprosiliśmy. Mhm. On był historykiem, który angażował się w takie, można powiedzieć, komplety tajne, mhm. bo było to zabronione, i uczył nas, zapoznawał nas ze swoim spojrzeniem na historię, także tę skomplikowaną. To były bardzo. Piękne czasy, bo jeszcze bardziej tę historię ceniliśmy, im bardziej była zabroniona. To było coś, co mobilizowało dużo bardziej niż dzisiaj, mm. gdy mamy szeroki dostęp do tego. Aczkolwiek w wielu wywiadach też ksiądz biskup mówił, że pierwsze lekcje wiary i pierwsze lekcje historii wyniósł ksiądz biskup z domu, od rodziców. Wielopokoleniowy dom, pewnie też nie tylko od rodziców, ale czy w tym domu pojawiła się kiedykolwiek sugestia, no, my byśmy chcieli, no mamy tego syna, żeby został księdzem. Nigdy. 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 Ja pochodzę z domu naturalnie religijnego, tak to mhm. bym pozwał, nazwał. Mój tato pochodzi z takiej rodziny gdańskiej, mama pochodzi z Kaszub. Y I w jednym i w drugim domu wiara była naturalnie obecna, tak jak mhm. tlen y żyło się tą wiarą. Ze strony mamy w tym kaszubskim domu ta wiara była jeszcze taka bardzo mnie ujmująca, była taka bardzo ciepła, taka bardzo serdeczna, taka naturalna. Wiara babci, dziadka była przejmująca do granic. Oni zawsze, zarówno jedni dziadkowiecki, i drudzy mówili, że o, o walorach tej wiary, dzięki którym mogli przeżyć wojnę. Jeden dziadek znalazł się w obozie, drugi na Syberii. Potem z armią Andersa wracał do Polski. Wracał dzisiaj mówimy, że bohaterowie to byli bohaterowie. Wtedy polska ludowa tworząca się patrzała, patrzyła krzywym mhm. okiem na andersowców. Nawet listy już pod koniec musiał pisać w sposób anonimowy do babci. Natomiast gdy chodzi o tę wiarę, ona była naturalnie obecna i to polegało na tym, że może nie, nie rozmawialiśmy godzinami o Panu Bogu, nie rozstrząsaliśmy kwestii teologicznych, to one były tak naturalnie obecne, że... Żeby poza jakąś sferą wątpliwości. Natomiast to jest bardzo ciekawe pytanie, zwłaszcza w ustach kobiety, czy nie było jakiejś sugestii. Moja mama była osobą o takim dużym poziomie odpowiedzialności, takiego, takiego poczucia akuratności, tak bym to mhm. nazwał. Mama używała często tego, że trzeba być akurat takim w sam raz I, i, i mama ogarniała wszystko, tworzyła ten dom taki bardzo dobrze zorganizowany, taki ogarnięty, jak to dzisiaj mówimy i lubiła wszystko wiedzieć, lubiła trzymać rękę na pulsie. Przychodziłem gdzieś ze szkoły, przychodziłem zawsze jako małe dzieciak, gdzieś tam ze zbiórek ministranckich mm -hmm. czy z duszpasterstwa, a co było, kto był, a gdzie było, mm -hmm. z perspektywy czasu wiedziałem, że to była jej mądra troska o mnie, ale o to nigdy nie pytała i to do mnie dotarło kiedy? Kiedy przyniosłem świadectwo maturalne, mamie je pokazuje, zadowolony, że było nie najgorsze. No i mama odłożyła świadectwo i z taką uśmiechnięta, radosna, na, i odłożyła na bok i mówi a co dalej? Co dalej? Jak to co dalej? Pamiętam dokładnie tę scenę. Do seminarium. I wtedy mama yy, powiedziała, a mamuś przecież wiesz, do seminarium. A mama mówi, Nigdy mi nie mówiłeś. I to nie był wyrzut. Bardziej w tym zdaniu dotarło do mnie, że mama, która o wszystko pytała, we wszystkim się orientowała, chciała być blisko mnie w życiu moim i sióstr, nigdy nie zadała pytania o, o seminarium, choć wiem, że bardzo się z tego cieszyła. Po to, żeby nie wywrzeć na mnie presji. I kiedy to powiedziałem, mama raczej była osobą taką wielomówną, gadatliwą, taką właśnie słowami zagospodarowała, tworzyła atmosferę dom. Kiedy wtedy była bardzo oszczędna w słowach. Pamiętam, że popłynęły jej wzy i Powiedziała jedno zdanie, które mi brzmi jak taki testament. Pamiętaj, żeby być dobrym księdzem. W pierwszym trzeba być dobrym człowiekiem. No więc nigdy nie wywierała tego wpływu. Wiem, że ją to musiało, znając ją, dużo kosztować, że miała ten język mocno pogryziony, żeby mi nie zadać tego pytania, ale nigdy go nie zadała i w tym była jej mądrość, bo właśnie chciała, żeby ta decyzja była wolna. Ona była bardzo mądrą kobietą, wiedziała, że tylko wolna decyzja gwarantuje, że jest jakaś szansa na to, że, że to powołanie zrealizuje. No i tak to było. E to kiedy się pojawiła ta pierwsza myśl? Bo tak jak czytałam, już nie, nie jestem pierwszą osobą, która jak się zabiskuwa pyta o powołanie, o rozpoznanie powołania. I tak yy, padało. To było takie naturalne, oczywiste. Ja sobie tak jeszcze zinterpretowałam, czyli bez fajerwerków, bez jakiegoś objawienia, czy byłem ministrantem, byłem lektorem. Tak naturalnie to poszło. Ale jakby to tak szło zupełnie naturalnie, gdzieś tam od tej podstawówki, no to nie byłoby tego technikum, bo to rok dłużej, to by było jakieś liceum, więc musiało się coś wydarzyć, w którymś momencie. Zresztą sam ksiądzowisku powiedział, że do technikum przed jeszcze nie myślał yy, o seminarium, Właśnie. tylko jakieś dziecięce myśli tam się pojawiały, ale takie pewnie troszkę infantylne. Więc co zaważyło? Kiedy, co się wydarzyło po prostu? Ja rozumiem, że dziennikarska dociekliwość każe spytać o taki mm. moment. Ale rzeczywiście u mnie takiego momentu nie było. Tak jak mm -hmm. powiedziałem, były gdzieś wcześniej myśli seminary w podstawowej szkole, kiedy zostałem ministrantem, blisko się ołtarza mnie fascynowała. Mieliśmy kapitalnych księży, zwłaszcza taki ksiądz Kazimierz Krucz, taki bardzo charyzmatyczny duszpasterz, który nawiasem mówiąc potem wybudował, rozbudował, malutką kapliczkę zamienił w sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w gdańsku mm -hmm. Matemblewie, dom samotnej matki. Tam też zainicjował odtwarzanie takiego, Zakonu kanoników regularnych, Ducha Świętego, dzisiaj tam jest okno życia. On sprawiał, że bardzo intensywnie temat służby w kościele był obecny. Zresztą miał coś w sobie takiego, nieraz tak z Zbysiu, a może byś został księdzem, <grym, <grym, ale to tak rzucał delikatnie, nienatarczywie. Wiadomo, że była szkoła podstawowa dla tych decyzji daleko, ale ten temat był obecny. On go tak potrafił kapitalnie umieszczać w tej przestrzeni naszych rozmów. On się pojawił pewnie gdzieś w połowie szkoły średniej i jednego punktu nie jestem w stanie nie hmm. jestem w stanie tutaj podać. Natomiast w pewnym momencie byłem ministrantem. Ministranci służą do ołtarza, obsadzają liturgię. Był zwyczaj, że dwa razy w tygodniu plus niedziela. I w pewnym momencie stało się tak, że ja po prostu na w świecie zacząłem codziennie chodzić do kościoła, że to była taka naturalna hmm. potrzeba. I to się zamieniło w odkrycie powołania hmm. punktu którym to się stało, yy, dokładnie nie powiem, ale na pewno gdzieś to było w połowie szkoły średniej. To się bardzo intensyfikowało. I kiedy doszedł taki moment, w którym czułem, że seminarium to jest moje miejsce, czułem to bez jakiegokolwiek zawahania, powiedziałem swojemu katechecie, że chcę iść do seminarium. I to też pokazuje, że chociaż już ta odwilż komuny miała miejsce, to jednak były to jeszcze czasy trudne. Yy, powiedziałem, on, on mi powiedział na to moje stwierdzenie, że jesteś synem tylko <noise> zacytuję, tylko dziób w kubeł, żebyś nikomu nie mówił. Się pytam dlaczego, bo chciało się o tym ja mówić, się, Słyszałam już o tym. A on właśnie, mówi, to... bo maturę. Tak. Wydawało mi się, że trochę przesadzał, mhm. bo w szkole nie czuliśmy jakiegoś takiego, takiej presji już. Natomiast potem, po latach, spotkałem mhm. się, już nie żyje ten pan, z, z jednym z dyrektorów, Konradiną, który. Bo z mojej klasy, z mojego poziomu czterech chłopaków zostało księżmi, w tym jeden też w archidiece Gdańskiej. Spotkaliśmy się w seminarium mhm. e, razem, studiowaliśmy razem, byliśmy święceni. E, potem mówi, no musiałem w komitecie wojewódzkim partii zaraz się nieraz tłumaczyć. I wtedy do mnie dotarło, że, że jaka była mądrość tego księdza, że mnie przed tym przestrzegł. Muszę powiedzieć, że to było bardzo trudne, nie móc podzielić się tym, co we mnie tak eksplodowało. Mhm ale z tego co wiem raczej nie mówiłem do tego stopnia, że się spotkaliśmy z kolegami tymi czterema na pierwszej pielgrzymce pamiętam jak dziś był etap zatrzymania w Licheniu o cześć, o cześć, co tam słychać no gdzie idziesz no tam złożyłem papiery okay. i wszyscy mówiliśmy ja wtedy mówiłem, że na Politechnikę oni też coś tam powiedzieli mrugnęliśmy do siebie okiem i wtedy do nas dotarło że mm -hmm. chyba się spotkamy mm -hmm. w seminarium jeden jest z Palotynem drugi Michalitą mamy dwa ich To są, myślę, że niezrozumiałe dla dzisiejszej młodzieży sytuacje, bo żyjemy w wolnym świecie. Wszystko można powiedzieć w wolnym, w cudzysłów biorę, bo oczywiście można spotkać mnóstwo hejtu, ale jeżeli już chodzi o to seminarium i ten czas właśnie trudny, jak ksiądz biskup szedł jako młody chłopak do seminarium, to był czas PRL-u, ale w trakcie, jak był ksiądz biskup w seminarium, Nastąpiła zmiana w Polsce i nagle wolna Polska się obudziła, i wielu ludzi miało coś takiego. Czasy się zmieniły, to może moje podejście zmienię, może zmienię życie. Nie miał w gdzieś tam w seminarium takiego momentu zawahania, takiego kryzysu, a może jednak nie, a może czasy się zmieniają, może nie, jednak tu, może gdzieś indziej, może coś nic takiego się nie pojawiło. Wręcz przeciwnie, te czasy mnie jeszcze bardziej w tej decyzji umacniały. Więc tutaj jestem po raz kolejny, to stwierdzam, szczęściarzem. Kiedyś słyszałem pewnego biskupa, żeby... Yy, ke, pewnego biskupa, który miał konferencję do kleryków, gdzieś w internecie ją przejrzałem. I ktoś, kto nie miał kryzysów, zawahań w swoim życiu, jest nienormalnym klerykiem, nienormalnym księdzem. Hmm. Zresztą bardzo popularny i znany autor, co wcale nie... nie yy, 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 przekreśla mojego szacunku dla niego. Jego wypowiedzi. Ale od tego momentu mówię, że właśnie jestem nienormalnym księdzem, biskupem, mhm. bo nie miałem takich. Mhm. I nie będę dla potrzeb atrakcyjności medialnej wymyślał, że mhm. spadłem z konia, święty Paweł, albo przeżyłem coś, jakieś oświecenie, nawrócenie na Awerni, czy w jakiś inny sposób dotarło, oświeciło mnie nagle. To był proces, który, dlatego dzisiaj jestem ciągle zwolennikiem takich. Ewolucji, a nie rewolucji. Jestem raczej człowiekiem, który woli spokojne rozwiązanie problemów, aniżeli jakieś nagłe cięcia, choć może one też są potrzebne. Ja w życiu nie miałem takiej sytuacji, a te, o których pani mówi, one jeszcze bardziej mnie utwierdziły, mhm. bo ten entuzjazm, który towarzyszył przemianom społecznym w Polsce, w Gdańsku je, można powiedzieć, dotykaliśmy. Chodziłem z ojcem jako młody chłopak, tato mnie po raz pierwszy wziął. Pamiętam, jak gdzieś do Kościoła Świętej Brygidy, nam mrze ojczyznę, tam się czuło inny świat. Ta wolność, ksiądz Popiełuszko, ksiądz Jancarz to przecież trzej muszkieterowie, którzy zainicjowali pielgrzymkę na jasną górę świata pracy to były nieprawdopodobne wydarzenia. Pamiętam wtedy. Właśnie obecny Wałęsa, Przewodniczący Solidarności na tych pszach z ojczyzny, potem te spotkania na plebanii, kiedy mówił o tym, co robią, jak pracują nad czy to tworzeniem związku Solidarność czy innymi. To były rzeczy, których się nie zapomina i które były cudowne i zawsze mi smutno, jak dzisiaj się śmiesznie je interpretuje, dezawuje czas zjazdu Solidarności, kiedy chodziliśmy mm -hmm. pod halę, Oliwie, hala. Oliwia w Oliwie się mieści. Taka duża hala, gdzie odbywa się Zjadł Solidarności. Chodziliśmy pod to, pod tę halę, żeby zobaczyć, co się tam dzieje. Pamiętam wtedy pierwszy raz tak na własne oczy spotkałem się z profesora Tischnera, który ten alfabet, ABCDło Solidarności pisał, układał, wtedy pomagał jako znawca też tematu. I chodziliśmy pod stocznie, kiedy były strajki, te komunikaty, które płynęły z terenu stoczni, co się dzieje, w jaki sposób walczą, czy, czy pod Akwen, gdzie miały miejsce negocjacje solidarności z ówczesnym mm. rządem komunistycznym. To były wydarzenia, do tego oczywiście pontyfikat Jana Pawła II, który coraz bardziej do nas docierał, chociaż był ograniczony przekaz mm. medialny, młodym ludziom dzisiaj to trudno wytłumaczyć. To wszystko jeszcze bardziej potwierdzało y, tę moją drogę i w tym jeszcze lepiej się czułem. Dzisiaj z perspektywy czasu mówi się, że y, entuzjazm y, czasami y, dominował nad głębią przeżywania. Ja nie mam takiego wrażenia. Dla mnie i był niezwykły entuzjazm, ale też docierały do mnie treści, o których bym pewnie y, bez tych wydarzeń w ogóle nie myślał. Ja, tak czytając różne rzeczy na temat księdza biskupa, znalazłam coś, co mnie zadziwiło. Ilość odznaczeń, jakie ksiądz biskup dostał. I to jak... Taki przywilej i... biskupów, jak się zostaje biskupem czy księdzem, to mm -hmm. wszyscy dają jakieś odznaczenia i są szczęśliwi. I biorę to nie z poczuciem humoru, ale z ogromną wdzięcznością. Są szczęśliwi, kiedy należysz do ich grona i w jakiś sposób jeszcze bardziej. Podkreślasz wagę tego środowiska. Ale aż tak dużo odznaczeń to ciężko byłoby znaleźć, tak jak <grymne> sam, się rozglądałam. Sam Więc, nie wiem. I, i Związek Sybiraków, i, i idea krzewienia służby dla Rzeczypospolitej, szpital marynarki wojennej w Gdańsku, żołnierze armii krajowej odznaczyli harcerstwo i tak dalej. Ale znalazłam jeden taki punkt spójny tych odznaczeń, i ten punkt spójny zamknęłabym w słowie. Patriotyzm. Eee, one wszystkie są w mniejszym bądź większym stopniu, najczęściej w większym, związane z patriotyzmem, więc chciałabym zapytać księdza biskupa, czym dla księdza biskupa jest patriotyzm? Słowo patriotyzm, co oznacza w życiu? Ja nie mówię ogólnie, tylko w życiu księdza biskupa. Chciałbym jeszcze, mhm. nie uciekam od tego pytania, wręcz przeciwnie, jestem za nie wdzięczny, ale chciałbym bo skomentować i jakoś odnieść się do tych odznaczeń. Bo znaczenia to tak brzmi trochę, przywołuje na myśl jakiegoś takiego kombatanta, który ma na piersi jakieś medale, prawda? Mhm. Sam bym ciekaw, co pani ma na myśli, bo, bo nie jestem przekonany, że aż tych odznaczeń mam tak dużo i trochę się taki czułem zawstydzony, szybko wyjaśniając to, co pani powiedziała, mając na myśli te przy należności do różnych gremiów. Otóż to wyjaśnić trzeba fenomenem archidiecezji Gdańskiej, mianowicie parafie, w których pracowałem. To były parafie, przy których kondensuje się duża grupa ludzi. Archidiecezja Gdańska to są w większości duże parafie i przy tych parafiach, zwłaszcza w tym okresie przed 89 roku, ale potem też, kiedy wolno było się zrzeszać, powstawały różne grupy na poły duszpasterskie, na poły społeczne, patriotyczne i właśnie przy parafiach działały czy stowarzyszenia Sybiraków, czy żołnierzy Armii Krajowej, jawożniaków, młodych więźni mm. politycznych, czy rodzina ponarska, rodzina katyńska. No, i będąc księdzem, siłą rzeczy z tymi środowiskami się mm. stykałem. Oni zawsze prosili o kapelana, o asystenta. Przez jakiś czas posługiwałem w więzieniu. Mm. Byłem kapelanem przez jakiś czas dzieciom specjalnej troski w domu sióstr palotynek, czy w różnych innych miejscach, tak jak to zwykle bywa z księżmi kapelan szpitala, kapelan mm. jakiegoś, jakiejś instytucji. W Gdańsku jest ogromne nagromadzenie tych instytucji, w związku z tym. Wielu z nas, wielu księży w podobny sposób funkcjonowało, będąc blisko tych ludzi. Dla mnie osobiście to, był, to była też oprócz domu rodzinnego taka niezwykła szkoła, właśnie patriotyzmu, o który pani spytała, zwłaszcza ci, którzy, spotkania z tymi, którzy przeżyli czas wojny i zapłacili za to ogromną cenę. Sybiracy, rodzina ponarska, rodzina katyńska, byłem kapelanem tych grup duszpasterskich w Bazylice Mariackiej w Gdańsku mm -hmm. czy w Katedrze Oliwskiej spotkania z nimi to były cudowne chwile, bo ci ludzie, szkoda, że tak rzadko ich słuchamy, chociaż oni z coraz większą mocą przemawiają, też chociaż już stają się coraz mniej liczni z oczywistych powodów. To są ludzie, którzy przeżyli wojnę, Syberię, obozy koncentracyjne, to są ludzie, którzy przeżyli wygnanie I, i ci ludzie wiedzą, czym jest prawdziwe zło i oni nie szafują, tak jak dzisiaj w wolnym świecie, szafuje się takim łatwym dostrzeganiem zła, zwłaszcza u drugiego człowieka. Oni nie mnożą zła, tylko je. Jemu chcą zaradzać. O, oni wiedzą, co jest, gdzie jest naprawdę przyczyna też zła. Pamiętam takie spotkanie opłatkowe z, z rodziną sybiraków w, jednym, w Gdańsku w bazylice Mariackiej. I wtedy mieliśmy do czynienia takie czasy, w których taki, taka była sytuacja, w której w tym publicznym dyskursie było bardzo dużo takich. Kłócących się ze sobą różnorakich poglądów, próbowano to uzasadniać, jakieś tam kwestie moralne, obyczajowe, dorabiać do tego teorię, że tak myślą kompatanci, że tak na pewno chciałaby Solidarność, że tak na pewno chciałby, na pewno chciałby być Jan Paweł II. Pamiętam, wtedy tak siedziałem i rozmawialiśmy, mówię, no co to jest, że ci ludzie dzisiaj, którzy czasami podpisywali, byli sygnatariuszami porozumień sierpniowych, jakichś wielkich aktów, wtedy opierali się komunie, mhm. y, walcząc o święte rzeczy, na przykład o wolną sobotę dla rodziny, mhm. o niższy wiek, szybszy emerytalny mhm. dla kobiet, by mogły wychowywać dzieci, a dzisiaj z nimi trzeba walczyć o wolną niedzielę. Mhm. Y, I wtedy ci Sybiracy powiedzieli, no bo wyście nigdy nie zaznali prawdziwego zła i dlatego tak łatwo wam, tak wam zatrzeć granicę. To była taka mądra odpowiedź, i ona właśnie jest taką ilustracją tego, tych środowisk, z którymi posługiwałem, ogromnej wdzięczności wobec opatrzności, wobec tych ludzi i tego, czego się od nich nauczyłem w dziedzinie patriotyzmu. Patriotyzm, który ja wyniosłem z domu, to po prostu praktyczna miłość do Ojczyzny. Mm. Zwłaszcza moja mama zawsze mnie tego uczyła, że Ojczyzna jest bogata bogactwem naszych zalet i jest uboga, biedna biedą naszych wad. I to było zawsze takie praktyczne. Ojciec z kolei, właśnie tak jak mówię, często prowadził nas przez na ojczyznę. Nie, siostry, nie. Ja byłem wyróżniony jako mężczyzna i nastoletni chłopak, czy podstocznie. I on nie musiał nic mówić. Po prostu, kiedy tam z nim byłem, wszystko było, wszystko było jasne. I ten patriotyzm dla mnie zawsze był taki praktyczny. Wysokie hasła z górnej półki były zawsze głęboko w sercu, mniej przegadane. Bardziej inspirujące. Jeżeli już tutaj wspomnieliśmy o rodzicach i ogólnie o siostrach, to jak ci najbliżsi zareagowali na to, że ich brat, syn został biskupem? Takiej dokładnej reakcji wszystkich nie pamiętam. Mhm. Natomiast, kiedy trwał, Taki proces, mówiło się gdzieś tam po pewnych korespondencjach z nuncjatury wysyłanej o tym, że coś takiego trwa. Pamiętam taką rozmowę z moją siostrą, która była chora na raka już kiedy zostałem biskupem, zmarnie żyła. Kiedy padło takie stwierdzenie, że jest taka możliwość, taka opcja. Ona spojrzała mi w oczy, rozpłakała się i mówiła: Nie. Wtedy poczułem w niej mamę, która już też nie żyła. Mamę z takim poczuciem ogromnej odpowiedzialności. Mm. odpowiedzialności. Pamiętam z kolei wcześniej rozmowę z mamą, kiedy po raz pierwszy arcybiskup Gosłowski zaproponował mi, żebym został proboszczem w takiej sopockiej parafii św. Michała, cudowna parafia nawiasem mówiąc, dość oryginalna. Z jednej strony kościoła mieszka, mieszkał prezydent Lech Kaczyński, a z drugiej strony premier Donald Tusk. Uh -huh. O innych y, y, nazwiskach nie wspomnę okay. z tej parafii. Y, Różnej uh -huh. intensywności było ich zaangażowanie w życie parafii, ale to ciekawe wspomnienie doświadczenie. Y, I kiedy powiedziałam mamie, że y, ksiądz azjabskub y, zaproponował, żebym został proboszczem, mam mówi nie zgódź się. Pytam się dlaczego. Wielu o tym marzy. Nie. Mówi. Na proboszcza to zawsze gadają. Zostań, pracuj w seminarium, czy pracuj w kurii, ale na proboszcza nie. I, i wtedy dała o sobie znać taka ich troska. Mhm. I też dotarło do mnie taka świadomość też jakiegoś takiego skoncentrowania uwagi, czy najpierw na proboszczu, czy potem na biskupie, który jest powołany do tego, żeby zatroszczyć się o wszystkich, ale w takim odbiorze właśnie mamy czy siostry jeszcze bardziej dało znać o sobie to, że, że to jest bardzo trudne. Ja dlatego pozwoliłam sobie na to pytanie, choć no, nie na wszystko można odpowiedzieć, no bo z tym kościołem uwielbionym i pokutującym nie mamy takiego bezpośredniego kontaktu, żeby pytać, ale przeczytam jeden cytat. Ksiądz Prałat Włodzimierz Zduński Proboszcz, mój pierwszy proboszcz, parafii. Tak której właśnie. E, pracowałem zaraz po święceniach. Tak, też cudowna po, parafia po, matki Bożej Bolesnej. W, Gdańsku. Powiedział, tak, w tym gościu niedzielnym powiedziałem, ja to znalazłam. E, to była rodzina, która nie tylko wierzyła w Boga, ale wierzyła też Bogu. Od tego zaczyna się formacja i on to dostał od swoich rodziców. Często choć żartobliwie, mówiłem księżom w parafii: Szanujcie współbrata, bo jeszcze będziecie całować jego pierścień. Choć wydawał, wywoływało to ogólną wesołość także samego księdza Zbigniewa, podszyte było obserwacją, że już wtedy był osobą nietuzienkową. Miał w sobie co, coś takiego. A co miał na myśli? Z biskupy, jak Proszę ten, udać błąd się błąd. do Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, gdzie jest e, emerytem, mm -hmm. e, seniorem i będzie mógł pani wyjaśnić. I, to dla was e, zadanie, dla was zadanie będzie. Można odwiedzić Bazylikę Mariacką. Zapytajcie. Tam też pracuje mm -hmm. przywołany przez panią redaktor e, ksiądz Ireneusz Bratkę, mm -hmm. przesympatyczny gość. Zresztą mój następca, bo byłem mm -hmm. proboszczem Bazyliki Mariackiej. Najpierw on mnie wprowadzał w arkana sztuki kapłańskiej, posługi kapłańskiej, bo był starszym kolegą właśnie Razem z księdzem z Zduńskim, który był proboszczem w tej parafii. I On mnie wprowadzał, uczył. Młody, teraz będzie tak. Młody słuchaj, teraz jedziemy okay. tu. Używał, pamiętam tego określenia, które mnie nie denerwowało, wręcz przeciwnie, takie dawało mi poczucie, że mam starszego kolegę, który się mną opiekuje. Młody teraz będzie tak. Uważaj, młody, to były takiego mm -hmm. hasła, które rzucał. Teraz czasami się śmieje, jak mnie odwiedza. To mówi, bo między nami a wami zionie wielka przepaść. <laughs> Podkreślając zupełnie odwrotną sytuację. <laughs> I on potem z kolei został proboszczem po mnie Bazylki mhm. Mariackiej. I ja żartowałem, że teraz spłacam y, dług, przygotowując mhm. jemu z kolei y, grunt. Ksiądz Prawat z był, jest człowiek, księdzem. Wtedy, wspominając tamten czas, Matce Bożej Bolesnej, był proboszczem, który stworzył niesamowity rodzinny klimat na parafii I było to możliwe dzięki temu, że on y, właśnie bardzo mocno zawsze cenił y, własną rodzinę i nasze rodziny. Szczerze powiedziawszy, od niego najbardziej się tego nauczyłem. Kiedy zostałem księdzem, mnóstwo zajęć, yy, no to sprawiało nawet, że na początku pamiętam bardzo rzadko, chociaż dom był na wyciągnięcie ręki. Mm. Odwiedzałem rodziców. Kiedyś mama mi z wyrzutem powiedziała dawno już nie byłeś niezwykła takich wyrzutów robić, mm. ale w tym czułem, że był słuszny wyrzut i wtedy sobie uświadomiłem, że minęło sporo czasu, a ja nie odwiedziłem, chociaż na chwilę domu nie spytałem, co u nich słychać. Byłem trochę spokojny, bo moje siostry z rodzicami mieszkały, więc... Byli zaopiekowani, ale to nie zmienia faktu, że chęć spotkania po prostu była, i ten obowiązek jakoś zaniedbywałem. On zawsze pytał rodziców, on zawsze pamiętał o y, moich rodzicach, zawsze pamiętał o imieninach, o świętach, prosił, żeby ich pozdrowić, albo sam dzwonił już potem mm -hmm. do domu. Ja czasami zapomniałem. Po dzień dzisiejszy jest taka anegdota w domu rodzinna. Dzwoni zawsze na ważne święta czy ważne jakieś uroczystości rodzinne, mm. ponieważ jak to on zawsze mówi, że jest taki starszy, trochę techniczny. Moja siostra najmłodsza, starsza już nie żyje, więc pilnuje tej tradycji domowej. Mówi, że nie zlikwidowała telefonu stacjonarnego dla jednego człowieka, mm. bo ksiądz Włodzio będzie dzwonił, żeby złożyć życzenia, bo nie wiadomo, czy on na komórkę zadzwoni. I ten telefon zawsze czeka w domu stacjonarny, mało kto z niego korzysta, ale wiadomo, że jak zbliżają się święta, zawsze zadzwoni ksiądz prałat Włodzimierz. I on mnie nauczył też właśnie cenić rodzinę i jakby zgłębić też ten fakt, że prawdą jest, że z tej rodziny najwięcej wyniosłem. A ja zapytałam o reakcję innych osób, ale nie zapytałam, że od tego powinnam zacząć. O reakcję księdza biskupa. Mówię o tej nominacji jeszcze do Gdańska. jak, co tam w sercu księdza się pojawiło, to ta pierwsza myśl. Ja zawsze o to pytam, czyli ta pierwsza myśl, jak telefon z denuncjatury był. Bo to wiadomo, jak dzwoni nuncjusz do księdza, no to no można się spodziewać, jaki jest cel tego telefonu. Czy pamięta ksiądz biskupa pierwszą myśl? Pamiętam słowa. Dzwonił jeden z pracowników nuncjatury i mówi, że ksiądz arcybiskup Celestino Miliore chce księdzu zorganizować jutrzejszy dzień. Zaprasza na jedenastą do nuncjatury. No i tyle, krótko, dyplomatycznie. Mhm. Wiadomo było wtedy raczej o co chodzi. Szczerze powiedziawszy, natłok myśli był taki, że ja nawet nie pamiętam, co wtedy myślałem. Mhm. I, I sam pamiętam, że jechałem w takim amoku, bardziej się koncentrując, żebym pod jego wpływem nie spowodował wypadku, aniżeli poza tym trzeba było też to zakamuflować. Wtedy pracowałem w bazylice Mariackiej. No i a była chyba jeszcze informacja taka i wiadomość jest absolutnie yy, yy, z tajemnicą, tajemne. tak, jest jako sekret apostolski. Więc, no, jakoś tam akurat tyle zajęć było w bazylice Mariackiej, że tutaj mało kto mógł się domyśleć, więc, to wszystko wypaliło akurat, ale pamiętam, że jechałem no, na takim poziomie emocji, który mógł grozić niedotarciem nie do, do tej Warszawy. No więc, myśli było mnóstwo, wiele, ale był taki spokój w tym wszystkim. Mm -hmm. Jakoś jechałem, zobaczymy, będzie rozmowa. I właśnie kiedy miałem święcenia biskupie w Katedrze Oliwskiej, przywołałem ten moment. Ja jestem po dzień dzisiejszy ogromnie wdzięczny arcybiskupowi Miliore, który w taki sposób przekazał tę decyzję Ojca Świętego, mm -hmm. że nie było najmniejszego lęku z jej przyjęciem. Mm -hmm. Miał w sobie naprawdę takie, takie ogromne pokłady takiej, Empatii, takiej życzliwości, a z drugiej strony też takiej powagi y, dotyczącej tego, o czym mówimy, że, że, że Ojciec Święty mianował biskupem, które sprawiły, że z jednej strony miałem świadomość jakiegoś wyzwania, y, tego, że to nie jest kwestia przypadku, ale też i takiego wsparcia Kościoła. W jego osobie bardzo, bardzo, bardzo to czułem. A później zmiana? Tu już jestem pomocniczym biskupem w Gdańsku, a nagle przychodzi informacja. Słuchaj, wyjdź do domu swojego ojca i idź do Koszalina. Przygotowała mnie do tego opatrzność. Ja wiele razy w życiu się przenosiłem yy, mm -hmm. jako wikariusz, czy potem pracuję w seminarium, czy w kurii. Przez 10 lat byłem proboszczem w trzech parafiach. W Sopocie, w parafii św. Michała. Potem Katedra Oliwska, Bazylika Mariaska to ogromne wyzwania. Czyli przeprowadzka jest normalnym słowem. Była taka dosyć mhm. naturalna. Żartowałem często, że jak zostałem biskupem i e, wtedy biskup, przychodzili księża trochę tak do biskupa pomocniczego się użalać, że biskup, arcybiskup ich często przenosi. Ja mówię, słuchajcie, no i tak was i przenosi niż mnie, bo ja w 10 lat trzy parafie i to probostwa, gdzie jest dużo wyzwań, mhm. obowiązków. No już do mnie przestali przychodzić wtedy z tym argumentem. Drugi biskup pomocniczy był biskupem, który przepracował całe swoje życie w jednej parafii, to do niego zaczęli chodzić, on miał więcej tych kwestii. Mhm. Nie wiem, jak sobie z tym radził, żartowaliśmy czasami. Natomiast Pan Bóg mnie przygotował w ten sposób, że właśnie mieliśmy, przygotowywałem tę konferencję jako biskup pomocniczy, spotkanie z księżmi w Katedrze Oliwskiej, formacyjne, które prowadził ksiądz profesor Chrostowski, znany biblista, i wybrał sam za temat tego spotkania formacyjnego właśnie wyjście Mojżesza do ziemi obiecanej, ziemi z niewoli. Mhm. I mówił właśnie o tym, że trzeba, że już dobrze było Mojżeszowi u teścia jetry, już, już, już miał te pastwiska, to wszystko, no już mimo, że, 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 że zdala od jakiegoś celu ojczyzny, to jednak wszystko się tak dobrze poukładało, że co tutaj myśleć o czymś innym. I tu nagle słyszy, zostaw to wszystko mhm. i wyjdź. No więc chwilę potem otrzymałem telefon z nuncjatury, że Koszalin czeka. I wtedy sobie pomyślałem, że Pan Bóg bardzo mnie ta konferencja przejęła. Wcale nie pod mm. tym kątem, mm. bo szczerze powiedziawszy yy, zupełnie się tego telefonu nie spodziewałem. Owszem, krążyły wiadomości, że gdzieś tam się obsadza Bydgoszcz, mm. y, że obsadza się diecezję polową. Kiedy one zostały obsadzone, no to już było wiadomo, mm. że jest spokój. Nie wiedziałem zupełnie, że biskup Edward poprosił o biskupa koadjutora, że z powodów zdrowotnych myśli właśnie o wcześniejszym przekazaniu urzędu. W związku z tym zaskok był mhm. stuprocentowy. Natomiast zupełny spokój w przeciwieństwie do tego burzy burzy takiej myśli w przeciwieństwie do nominacji biskupiej wcześniej jako biskup pomocniczy w Gdańsku uczestniczyłem w wizycie adlimina biskupów tego regionu północno-zachodniego i byłem takim koordynatorem tej grupy biskupów, co sprawiło, że no musiałem się bardzo zaangażować w organizacyjne rzeczy tej wizyty adlimina mm. i bardzo jakoś tak zaprzyjaźniłem się, zbliżyłem się z tymi biskupami no bo trzeba było tych czasami starszych panów tutaj podwieźć, tutaj poinformować stworzyliśmy grupę Whatsappową starsi biskupi zaczęli tam na Whatsappie się świetnie posługiwać nawet Lepiej ode mnie mhm. prosili o zdjęcia, to kapitalnie zadziałało. Jednym z takich biskupów, z którym taki od razu feeling się złapało, to był biskup Edward Dajczak. Mhm. Wieczory przegadane, różne tematy. Siedzieliśmy w Instytucie Polskim w takim pomieszczeniu, w którym powstawał projekt tego listu polskich biskupów: przebaczamy i prosimy mhm. o przebaczenie. Ten duch tamtych wydarzeń się udzielał. No i pierwsza myśl była taka: koszalin, Dajczak, super. Mm -hmm. I, i to wystarczyło chwilę potem rozmowa z biskupem Edwardem, który jeszcze nad imina no starszy kolega, więc tak per księże biskupie Zbyszek, ale radość Słuchaj, musimy się koniecznie spotkać, żeby dogadać, będzie to tak, tak, tak i tak zbliżają się imieniny, więc zrobimy podpisanie do przekazania podpisanie dokumentów, mszę świętą za Ciebie odprawię, spotykamy się no i, i, i to już rozładowało wszystko no i jest, Potem. koszalin. Jest już koszalin. Ja, jak się Ksiądz biskup odnalazł tutaj, to już o tym mówiliśmy. Ale ja mam jeszcze dużo pytań, jednak no, nie mamy na to aż tyle czasu. To z reguły tak jest. Ale znalazłam tak. Ksiądz Dariusz Ławik powiedział w jednym z, w jedną wypowiedź jego znalazłam, że przyjazny, miły, otwarty na drugiego człowieka. To samo już wspomniany Ireneusz Żybrandtkę, Ksiądz Prałat, też powiedział, że zawsze potrafił rozmawiać z każdym. Broniłam się w 29, to, to widzowie wiedzą. I, ale przyjechali ludzie z Koszalina. Też się bronić u nas na AKW. No i mówię, słuchajcie, będę u was za tydzień nagrywać i, i, i panie mówią do mnie. Słuchaj, to jest taki fajny biskup, taki normalny, on nam nawet tutaj przestawia, był u nas, przestawiał nam sam klęczniki i nie miał z niczym problemu. Pozdrów koniecznie od grupy śpiewającej z Czaplinka, więc pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że chciałam zapytać, jak udaje się księdzu biskupowi zachować normalność w momencie, gdy naprawdę świeccy często i księża też próbują biskupa rozpuszczać, tak? Czyli ym, czasem to jest nawet tak, że co innego powiedzą w twarz, co innego za plecami. Jak udaje się? Czy ma ksiądz biskup jakiś swój sposób na to, żeby zachować tę normalność, żeby jej nie stracić? Trochę może się w tym łudzę, mhm. ale jednak uważam, że jest w tym mimo wszystko w większości prawda. Życie dzisiaj nie jest życiem rozpieszczającym, tak biskupów, jakby mm -hmm. się mogło wydawać, bo ten kontakt z realnymi problemami jest tak intensywny, że ja. Nie pamiętam w żadnym innym okresie bliskości wobec różnych spraw i tego, że ktoś przychodzi, bo mu rozsypuje się rodzina i prosi o pomoc biskupa, mhm. przychodzi z ulicy, prosi o pomoc, bo ma jakieś problemy w pracy, albo ktoś inny, że ma wątpliwości związane z wiarą skończywszy na tym, że przychodzi podzielić się i pochwalić, że w parafii coś nowego się dzieje, albo zapłakać, że na przykład mogłoby dziać się więcej. Więc każdy dzień, gdy się zobaczy na takie dosyć kolejnych dni, czy kalendarz biskupa, mm. 7 dni w tygodniu wypełniony po brzegi, no to ten kontakt z rzeczywistością raczej jest przesadnie intensywny. Mhm. aniżeli yy, zdystansowany. Mhm. Yy, to jest, yy, tak jak mówił jeden z, z biskupów, każdego dnia jest tyle wydarzeń, że trzeba uważać, żeby się nie przejęzyczyć i nie pomylić yy, na jednej uroczystości drugiej kamienia węgielnego z węglem kamiennym. Yy, tak jak chociażby dzisiaj, przed chwilką spotkanie z siostrami zakonnymi, które przeżywają swoje rekolekcje, cudowne spotkanie sióstr, które się formują, przeżywają Dzień Skupienia. Teraz z Panią za chwileczkę inauguracja roku mm. akademickiego w seminarium, spotkanie potem z nadzwyczajnymi szafarzami, z zarządem seminarium, a chwilę potem konsekracja kościoła w Unieściu, nowego kościoła nad morzem. Obiecałam w seminarium, bo spałam w seminarium, to tak dla Was informacja, że postaram się, żeby ksiądz biskup się na inaugurację nie spóźnił. O to też bardzo proszę. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, na żeby, do... zachować te żeby zachować tę obietnicę. Żeby zachować tę obietnicę, to jeszcze takie krótkie pytanie. Wolny czas? Jak się nazwisko spędza? Jak lubi? Jeżeli ma, w ogóle. Powiem szczerze, gdy chodzi o koszalin, to ten okres. Jest pełna dwóch lat, jest słabo pisany, gdy chodzi o wolny czas, ale nie cierpię z tego powodu. Mm -hmm. Zupełnie nie cierpię z tego powodu. Tych momentów na tak zwany wolny czas jest niewiele, bo spraw, w które trzeba wejść, to jest ogrom osób, problemów, tematów, ogrom ludzi, księży, siód zakonnych, katechetów, parafii, teren rozległy, parafii, które chce się poznać to muszę powiedzieć, że, że, że jakby też nie ma takiej potrzeby póki co, ani możliwości na ten wolny czas. A to wszystko jest też fascynujące, kiedy poznaje się nowych ludzi, nowe parafie, mhm. nowych księży, świeckich, siostry, katechetów, kiedy się odwiedza szkoły, różne instytucje, kiedy się też właśnie inicjuje pewne rzeczy związane z życiem diecezji. Teraz zakończyliśmy synod diecezjalny, więc jest temat aplikacji tego, co synod postanowił w życie codzienne. Do tego wiele wydarzeń związanych z takimi, można powiedzieć, bardzo intensywnymi momentami życia, na Naszej diecezji, mhm. jak chociażby skrzatusz przeżywaliśmy niedawno doroczną uroczystość odpustową, która w ma naprawdę jestem przeszczęśliwy, że mogę w tym uczestniczyć taki kształt niezwykły, ten dzień młodych, potem ogromny zjazd pielgrzymka, ludzi z całej diecezji, przy ogromnym zaangażowaniu księży, Katechetów, rodziców. Czyli wolnego czasu nie ma. Wolnego czasu po prostu nie ma. Ale tak jak mówię, ja nigdy nie miałem takiego mhm. rozdziału pomiędzy wolnym czasem a prywatnym. Mhm. Jest gdzieś coś się uszczknie, jadąc samochodem, trochę może gdzieś wieczorem, obejrzysz jakiś film, posłuchaj się muzyki. Yy, z książkami, z czytaniem mhm. książek jest dużo łatwiej, bo zwłaszcza samochód mhm. tutaj pozwala na to, kiedy się dużo godzin spędza, jeżdżąc na różne wydarzenia, spotkania z przyjaciółmi w międzyczasie mhm. czy z innymi ludźmi. Mhm. Więc to się świetnie harmonizuje. Krótkie pytanie, nie wiem czy ta Rada Ksiądz Biskup mi krótko odpowiedzieć, czy się da na to pytanie krótko odpowiedzieć, bo spotykamy się w październiku, miesiąc maryjny, miesiąc różańcowy. Wiele osób klepie różaniec, nie potrafi modlić się właściwie na różańcu i nie chciałabym prosić o to, żeby ksiądz biskup mówił jak należy, tylko chciałabym zapytać, czy był taki moment, kiedy ksiądz biskup zrozumiał, że to nie jest klepanie, tylko właśnie coś więcej. Czy pamiętaj z taki moment, czy od dziecka był już nauczony, że wiem, co to jest różaniec? Z modlitwą różańcową nie miałem nigdy większych problemów, a to głównie z tego powodu, że moja babcia nauczyła mnie odmawiać różaniec, rozważając tajemnice, mm -hmm. które są przypisane poszczególnym częściom różańca. Mm -hmm. I to sprawiło, że dla mnie odmawianie różańca było bardziej skoncentrowaniem się na rozważaniu poszczególnych tajemnic i było modlitwą medytacyjną, aniżeli odmawianiem tylko jakichś formułek. Czyli od dziecka, od babci, fantastycznie. Intensywnym mhm. momentem, y, takim bardzo intensyfikującym to doświadczenie wartości różańca był rok różańca ogłoszony mhm. przez Jana Pawła II. Wtedy pracowałem y, jako w, w, w Wydziale Duszpasterskim Kurii Metropolitalnej Gdańskiej. I wtedy wymyśliliśmy z młodzieżą coś takiego, że robimy taką, takie różanie za Ojca Świętego. On mhm. zbliżał się do 25 roku swego pontyfikatu. I z tego takiego niewinnego pomysłu wyrosło ogromne dzieło, które znalazło zmaterializowanie w takiej księdze potężnej, którą zawieźliśmy jeszcze z takim księdzem Piotrem, Mazurem, nieżyjącym już do Watykanu, wręczyliśmy Ojcu Świętemu. Szukaliśmy ludzi, którzy by codziennie odmawiali taki żywy różańc mm -hmm. za papieża. Y w sumie w tym żywym różańcu było 70 ponad tysięcy ludzi oh. w archidiecezji gdańskiej, którzy modlili się codziennie dziesiątką różańca za papieża i potem mnóstwo świadectw polegających na tym, że Zacząłem wtedy za papieża się modlić, i teraz to już stała się moja modlitwa. Proszę mm. zobaczyć, ile samochodów jeździ z różańcami tak, zawieszonymi wiedziałam. na lusterkach. To jest trochę może zapatrzone gdzieś tam tak. we Włoszech. Czy... Ja właśnie mm. jestem daleki od tego, żeby e, od razu ocenić to, różanin. Ja mówię, czasem magiczne. magiczne. Czasem. Tak, mm. jakby nie komentuję mm. tego, tylko dzielę się własnymi przemyśleniami. Mm. Natomiast jeżeli to widzę, to zawsze zachęcam, żeby mm. ten różaniec właśnie był różańcem, który inspiruje wiszący i nieraz jak gdzieś widzę, zwłaszcza jak jestem księdzem, księdzem, że ktoś obok mnie stoi z różańcem, to pokazuje na ten różaniec i w ten sposób. Mm -hmm. Zawsze się spotykam z taką najpierw zmieszaniem lekkim, czyli widać, że chociaż wywieśli ten różaniec, to jednak zauważenie go dla nich i taka reakcja, że jest to w porządku, jest dla mm -hmm. nich trochę reakcją, której się nie spodziewali, a potem zwykle miły uśmiech i podziękowanie. Jedno krótkie, absurdalne. Bo tu jest też seria pytań absurdalnych, które ktoś podaje, czy ludzie nadsyłają. I... Mają... Odpowiedzi też mają być absurdalne. <laughs> <I> odpowiedzi <laughs> powinny być normalne, tylko że one są. Trudne pytania... Zadanie. pytania są różne. Do księdza biskupa trafiło pytanie, czy biskup może mieć zwierzę? Czy może mieć psa, kota? Może mieć, ale za bardzo w domu zawsze mieliśmy, ale za bardzo kocham zwierzęta, żebym je trzymał to ja teraz w takim domu. Pokażę. Właśnie. Ja bym trzymała w zamkniętym domu, ale przy takiej intensywności mm, pracy to bym się obawiała, że jednak. To jest to kolejny zwierzę argument. Jest, tak, to... Ale głównie ten wolnościowy dla mnie jest mm. ważny. Musi mieć komfort, zwierzę jest. To małe domy. pieski mogą być w domu, i małe kotki mogą być w domu. No dobrze, żeby ci, się. którzy je mają, za bardzo się nie boczyli na mnie, tak, za tak powiedzieć. Tak, tak, bo ja się będę boczyć. <laughs> I już na koniec zupełnie chciałam zapytać ksiądz biskup Edward. Podał nam marzenie i ono się spełniło, jak rozumiem. Czy Ksiądz Bisku ma jakieś takie marzenie swoje? A proszę mnie zainspirować. Skoro no. się spełniło, to nie jest już tajemnicą to Nie, no to przecież mówiliśmy Hardarda. o tym, że nie żeby... chciał, że nie chciał A, żeby się zepsuć z decyzji do de emerytury. Właśnie y, trochę w tym kontekście y, wspomniał o tym, kiedy tu w tym pokoju mhm. odbyła się pierwsza konferencja mhm. prasowa, gdy 2 lutego y, została ogłoszona decyzja Ojca Świętego, który przyjął rezygnację y, biskupa Edwarda i mnie jako dotychczasowego koadiutora ogłosił, y, ogłoszono biskupem ordynariuszem. I wtedy mhm. zapytano, dziennikarze zapytali biskupa Edwarda, jak się czuje. On mówi, jest mi lżej. No, i, a jak się świąt Biskup czuje do mnie, ja oto, co Biskupowi Edwardowi jest lżej, oto już mi jest ciężej. Więc moim marzeniem jest takim, wcale nie marzę o tym, żeby było mi lżej, mhm. ale żeby to, co zostało złożone na moje barki, przeze mnie nie zostało zmarnowane. Mhm. I, I można powiedzieć, że podobne marzenie do tego, które wypowiedział Biskup Edward. Ja jakoś o emeryturze nie, nie powinienem jeszcze myśleć. Raz, że się trochę denerwuję, jak księża młodzi myślą o emeryturze, mówią, choć mają do tego prawo, ale ponieważ sam tak myślę, więc tutaj raczej ta emerytura mi gdzieś tam po głowie nie chodzi. W świecie ona jest dzisiaj przedmiotem dyskusji tak, tak. przedwyborczych natomiast ów w kościele to jest 75 rok życia więc dosyć długo pracujemy ale ale księża chcą też zwłaszcza kiedy nie mamy rodziny kiedy nie mamy w przypadku ludzi tą energię się przelewa na dzieci na wnuki na jakieś inne zajęcia czy też zasłużony odpoczynek u nas księża bardzo często chcą jak najdłużej pracować. Raczej są smutni, kiedy się im odwołuje ich z powodu właśnie już osiągniętego wieku z tych placówek, bo dla nas, dla księdza, który jest zakochany w kościele, to jest sens, to jest życie, więc o, tym, o tej emeryturze jeszcze nie myślę. Sporo lat do tego czasu zostało, więc cały czas moim marzeniem niezmiennie jest to, żebym tego, co mi powierzono, nie zmarnował. Jest to moje szczere pragnienie. Jak... A dodam do tego, hmm. że w spełnieniu tego bardzo mi pomaga. Jedno niesamowicie cenne zdanie. Mówiliśmy o takich kamyczkach albo mhm. kamieniach milowych, które gdzieś tam na różnych etapach naszego życia są dla nas ważne. Kiedy przyszedłem tu do diecezji, w sposób taki uroczysty, powiedział mi biskup Edward w takich okolicznościach szerszych, nie tak na ucho, tylko pokochaj tę diecezję, jak ja ją pokochałem, przychodząc mhm. tutaj. To zdanie mną wstrząsnęło i uświadomiło mi, że takim najlepszym fundamentem tej posługi w diecezji, której dotąd w ogóle nie znałem, przez którą tylko przejeżdżałem, jadąc ze wschodu na zachód, albo z zachodu na wschód, jest właśnie jej pokochanie. Muszę powiedzieć, że to jest takie światło, za które jestem bardzo biskupowi Edwardowi wdzięczny. Tym bardziej, że mnie ciągle wspiera. Czy ma ksiądz biskup jakąś intencję, którą... modliterną, którą można było zadać, poprosić naszych widzów na ten najbliższy miesiąc? Jest ich bardzo dużo i gdybym miał Teraz wybrać jedną, mm. to miałbym z tym ogromny problem. Ale dzisiaj za chwilę idę do seminarium na inaugurację roku akademickiego i właśnie ten temat powołań, nie tylko dlatego, że dyskutujemy dzisiaj mm. o powołaniach w kategoriach ilościowych, ale dlatego, że to jest zawsze bardzo, bardzo ważny temat, chciałbym Waszym modlitwom powierzyć. A ponieważ trwa też synod, Mhm. Więc w kontekście dobrego odczytania tego głosu, również w odniesieniu do posługi Kościoła w życiu osób święconych, konsekrowanych chciałbym Wam zawierzyć Waszej modlitwie i będę za nią bardzo, bardzo wdzięczny. To o tę modlitwę Was prosimy i biskup Zmitrowicz taki wprowadził taką tradycję do tego programu, więc ja bym poprosiła o błogosławieństwo dla nas na koniec. I dla mnie, i dla naszych widzów. Z ogromną radością to czynię. Zdaje się, że formuła nagrywania tego ja się programu. zastanawiam, czy jesteśmy w stanie wstać na w tym kadrze, czy nie. Nie Jak za bardzo, no? nie chyba, nie nie za bardzo, bardzo pozwala, ale zróbmy to z wielkim szacunkiem, aczkolwiek na siedząco, żeby być wobec tego widocznym. Panie redaktor, drodzy Państwo, ja bardzo dziękuję za ten czas z Wami spędzony. Jest to dla mnie pewna trudność, bo muszę sobie wyobrazić, że za tą kamerą jesteście w gronie Wspólnoty wolałbym was widzieć no ale cóż takie mamy czasy z drugiej strony bardzo piękne że przekaz medialny może nam pomóc dotrzeć do wielu ludzi korzystając z tego też żywię głęboko nadzieję że to błogosławieństwo także każdego z was bez wyjątku obejmie niech obejmie wasze sprawy bliskich waszemu sercu ludzi i nasze miejsce w kościele Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Które stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bardzo dziękuję, dziękuję za podjęcie nas tutaj w Koszalinie, za tę rozmowę, za ten czas przed inauguracją roku akademickiego. Wam dziękuję za cierpliwość, że jesteście z nami tyle czasu. I co? I my się widzimy na pierwszy dzień po przejściu na emeryturę, tak? I sprawdzamy co wyszło. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Jak będzie trzeba, to także wcześniej. Okay. Dziękujemy bardzo. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.